Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Na 8 miejskich inwestycji drogowych złożono wnioski o dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród nich również ta bardzo kosztowna, ale i potrzebna droga z estakadą nad torami, stanowiąca ostatni fragment wschodniej obwodnicy miasta. Łączna wartość wnioskowanej pomocy była wysoka, sięgała niemal 30 milionów złotych, ale znaczną jej część stanowiła właśnie ta ostatnia inwestycja, która z uwagi na planowany obiekt inżynieryjny może kosztować według szacunków około 42-43 milionów złotych. Z tego aż 20 mogłoby pochodzić z dotacji. Ostatecznie lista dofinansowanych przedsięwzięć liczy zaledwie 3 pozycje i są to będące już w realizacji przebudowa ulicy Paca, trwająca również budowa fragmentu trasy wschodniej, czyli droga łącząca ulicę Północną z Wylotową. Trzecia inwestycja, jeszcze nie zaczęta, to rozbudowa ulicy Zastawie. Tutaj jednak ratusz uzależnia realizację od jeszcze jednego warunku – współfinansowania rozbudowy przez gminę Suwałki. Ogółem w tegorocznym rozdaniu do Miejskiej Kasy z Funduszu Rozwoju Dróg trafi niespełna 3,5 miliona złotych. I choć to niespełna 12% tego, co chcieliśmy uzyskać, ratusz nie kryje zadowolenia. Oczywiście każde pieniądze, które zasilą budżet miasta Suwałki, są to pieniądze zewnętrzne, są dobrą wiadomością dla mieszkańców Suwałk. To oznacza tyle, że dla budżetu miejskiego w pewnym sensie łatwiej będzie znieść ciężar finansowania tych inwestycji, na które dostaliśmy dofinansowanie, a dzięki temu powstają, czy też pojawiają się pewnego rodzaju oszczędności, które będzie można przeznaczyć po prostu na inne cele. Z pozostałych wniosków, które w tym roku nie uzyskały wsparcia, najlepiej wypadł pomysł rozbudowy ulicy Krzywulka. Projekt jest na 9. miejscu listy rezerwowej. Ostatni, najdroższy odcinek trasy wschodniej jest na niej aż 40.